Cześć, tutaj Leszek. Przyszedł czas na porządki. Zarówno na moim komputerze, w bazie wideo z ubiegłego roku, jak i głowie. Mentalnie zamknąłem kolejny sezon, o czym już wam miałem okazję wspomnieć, jednak cały czas mam wrażenie, że nie przekazałem najważniejszego, emocji, w sposób taki, jaki bym chciał. Tak, bo kolarstwo, sport, triatlon to emocje bez względu na skalę sukcesów, porażek czy ilości kilometrów. No you don't. Największym sukcesem była największa porażka. Pierwsze zawody były pouczającą lekcją. Brak techniki, pewności siebie i mocy skutkował tym, że niemal 100 km w wyścigu przejechałem sam. Średnie tętno było rekordowe, tak samo jak posmak goryczy. Czyli jednak nie jestem taki dobry, jak myślałem. Z myślą o tej rywalizacji mówię zawsze, że sromotna porażka jest najlepszym, co może zdarzyć się w amatorskiej karierze. Nie wyczyta się o tym w żadnej książce, poradniku, nie przekaże tego żaden trener czy mentor. Tego trzeba doświadczyć po prostu samemu. Po tym wszystkim postanowiłem skupić się bardziej na jakości treningu. Mniej jazdy w jednym tempie, więcej szarpania, ustawek z koniami, uważniejsze śledzenie sygnałów mojego ciała i większa podaż węglowodanów. Ostatni rok był pierwszym od 6 lat, kiedy mogłem zapomnieć, no prawie zapomnieć, o odchudzaniu. Objętości treningowe sprawiły, że musiałem zacząć więcej jeść. Więcej, ale nadal w miarę mądrze, bez przesadnego wcinania pustych kalorii, choć czasami i tych nie brakowało. Mniej więcej w połowie roku zaraziłem się też triatlonem. Pomyślałem, skoro, że i tak, jeżeli jeżdżę na rowerze i biegam, to jakby dorzucić do tego jeszcze pływanie. No w sumie nie głupi pomysł. Jednak z tymi otwartymi wodami to nie było wcale takie proste. Przekonałem się, że nie wyleczyłem starych fobii, przez które omijałem wszystkie miejsca, w których nie widzę dna szerokim łukiem. Wiem, że to głupie, ale w wodzie do dziś nie czuję się zbyt pewnie. Pomógł przyjaciel i stopniowa, jak to się ładnie mówi, ekspozycja na lęk. Jak postanowiłem, tak zrobiłem. W wakacje wystartowałem w debiutanckich zawodach i zająłem chyba 13 miejsce, co uplasowało mnie w połowie stawki. Pamiętam, że było strasznie zimno. Miotałem się po strefach zmian, bez organizacji, bez ładu i składu, a przy tym nie uroniłem ani kropli od startu do mety. Stres był potworny, niemal przepłacony detonacją z dolnego odcinka pleców. Jednak pierwszy triatlonowy sprint nie sprawił, że nagle zacząłem mniej interesować się kolarstwem, ustawkami czy wyścigami. Najfajniej wspominam próby piłowania podczas kilku etapów ŻTC i wyprawy na Tour de Rybnik. Tutaj super organizacja, bardzo ciekawa trasa, znów mnóstwo błędów, ale przynajmniej dotarłem na metę razem z głównym peletonem. Określiłbym te kilkadziesiąt kilometrów jako ciągłe pękanie i spawanie. Naprawdę każdy ze startów to jest tak niesamowita lekcja i tak świetny trening dla nóg oraz głowy, że po prostu ciężko jest to opisać. 2018 to też druga próba z triatlonem w Piasecznie. Też było nerwowo w wodzie, znów pogoda niesamowicie nie dopisała, po raz kolejny nawet się nie spociłem, ale warto było przekroczyć kolejne granice i zmusić się do, no, niecodziennego wysiłku. Poszło jak zwykle, byłem dokładnie w połowie listy. Jednak naprawdę miejsce i czas nie ma aż tak dużego znaczenia. Skupiam się teraz na łapaniu doświadczenia, a starty traktuję jak najlepsze jednostki treningowe. Wiem, że nigdy nie będę pierwszy, tutaj potrzebne są dekady budowania formy, predyspozycje genetyczne, no i czasami kilka recept.
W sezonie 2018 nauczyłem się też sporo pokory względem sportu. Dużo rzeczy musiałem przeżyć, aby zrozumieć. Zmienić priorytety treningowe, sposób żywienia, więcej biegać, jeździć po górach, korzystać z rozpisek interwałowych i jednocześnie nauczyć się odpoczywać i jeździć z pominięciem wszelkich średnich. Bardzo ostatnio pomaga mi w tym Zwift, bo śmiganie po górach skutecznie pozwala zapomnieć o prędkości i dystansie. To kompletnie nie ma znaczenia. Tutaj liczy się wytrzymałość oraz siła. Im bardziej masz wrażenie, że brakuje ci przełożeń, tym dla ciebie lepiej. 100% difficulty, średnio 9% wzniosu i nie ma wybaczenia. Naprawdę polecam. 2018 rok to też rok kontuzji. Pod koniec sezonu musiałem mocno przystopować z bieganiem, a bliżej zapoznać się z fizjoterapeutami. Stare urazy i zaniedbania odezwały się w najmniej oczekiwanym momencie. U szczytu formy biegowej. To też uczy szacunku względem swojego ciała, studzi chory zapał i nadgorliwy umysł. Teraz na szczęście jestem na dobrej drodze, choć przez cały czas mam problem z ambicjami i wygórowanymi wymaganiami względem samego siebie. Jednak często mówię sobie, że po co się studzić, skoro sprawia mi to radość. Najważniejsza w sporcie jest moja własna satysfakcja i moje marzenia. Radość nawet z najmniejszego, za to uczciwego sukcesu. Bez grania na kodach, zaniżania masy na Zwifcie, jechania na hormonach czy efedrynie. Jeździć trzeba dla siebie. Nie po to, aby wrzucać to na Facebooka, udowadniać innym, że są gorsi od nas. No i właśnie to zabija piękno sportu. Tak, moim zdaniem najgorszy jest brak szacunku względem innych kolarzy, rywali na zawodach czy podczas płodzenia komentarzy na YouTube. Niektórzy traktują sport jako sposób na leczenie kompleksów. W głębi serca są bardzo smutnymi i niedowartościowanymi ludźmi, a ulgę przynosi im poniewieranie innych albo oszukiwanie. Strasznie to płytkie. Jakie mam plany na ten rok? Prawdę mówiąc, nie mam. Można mentalnie wyjeżdżać daleko do przodu, ale to bez sensu. Życie jest bardzo przewrotne, a często nawet najmniejsza kontuzja może sprawić, że wszystko stanie się nieaktualne. Sportowo żyję z dnia na dzień. Myślę o celu na dziś i na jutro, jednocześnie starając się niezbyt często oglądać za siebie i patrzeć na innych. Będzie to, co ma być. Dobra, teraz mogę usunąć całe archiwum 2018. Dziękuję.